Na tę chwilę czekaliśmy od miesięcy i oto się doczekaliśmy. UEFA Champions League, faza grupowa, pierwsza kolejka. Witamy ponownie w nowym sezonie. Nareszcie, football's coming home, jak powiedzieliby Anglicy. Ligę Mistrzów kochamy i Ligą Mistrzów oddychamy. Rozpocznijmy razem ten cudowny rejs po futbolu na najwyższym poziomie. Dziś gra Lech Poznań przeciwko Lechii Gdańsk. Tak, proszę Państwa, to jest coś, na co wszyscy zawsze czekamy z utęsknieniem. UEFA Champions League. Rozgrywki dla najlepszych z najlepszych. Tu nie ma miejsca dla słabeuszy. Zgodzisz się, Jacku? Jak najbardziej. To dopiero pierwsza kolejka grupowa, ale już czujemy ten dreszczyk emocji. Przyjrzyjmy się dzisiejszemu ustawieniu na boisku piłkarzy Lecha Poznań. Trener postawił na system 4-5-1. Myślisz, że samotny napastnik zdoła dostatecznie zagrozić bramce przeciwnika? No, napastnik jest jeden, ale co najmniej dwóch pomocników może szybko przemieścić się w pole karne i błyskawicznie zmienić ustawienie na 4-3-3. Myślę, że mają wystarczająco dużo opcji w ataku. A oto jak ustawiona będzie na boisku drużyna Lechii Gdańsk. Trener wybrał na ten mecz dość konwencjonalny system 4-5-1. O, to ustawienie ułatwia utrzymanie się przy piłce i zacieśnienie szyków w obronie, ale w ataku zapewnia bardzo ograniczone możliwości. Dobra formacja na początek, żeby spokojnie wejść w mecz, a następnie ustawić się nieco wyżej. Może nawet przejść na 4. Jest pierwszy gwizdek sędziego i możemy oficjalnie powiedzieć, że obie drużyny zainaugurowały nowy sezon UEFA Champions League. No właśnie, nowy sezon, po którym osobiście spodziewam się bardzo wiele. W końcu od najważniejszych rozgrywek klubowych możemy, ba, powinniśmy wiele wymagać. Prostopadłe podanie, będzie groźnie. Wspaniała interwencja. Będzie rzut rożny dla Lechii Gdańsk. Wrzutka w pole karne. Zbyt słabe to dośrodkowanie. Piłka nie dotarła do celu. Idealny przechwyt. Na połowie rywala już ruszają z kontrą. Centra w pole karne. Przepychanki. Strata. Co zrobi przeciwnik? Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Kapitalna obrona. Strzał głową. Odważna decyzja wślizgiem, troszkę wyglądała, jakby jechał na sankach. Może teraz ruszyć skrzydłem. Na dalszy słupek posłana piłka. Był gdzie być powinien. To już koniec tej akcji. Piłka poza boiskiem i będziemy mieli aut bramkowy. Jeftić. Trałka. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. No, tu niewiele brakowało, żeby uniknąć spalonego, chociaż zawodnik i tak nie miałby stuprocentowej sytuacji. No, z tego miejsca można strzelać. Teraz szansa na prowadzenie. Gol! No i mamy 1-0. Pierwsza i mam nadzieję nie ostatnia bramka w tym meczu. Trochę zmieni nam to obraz gry. Na pewno. Jedna drużyna będzie teraz grała na luzie, druga będzie goniła wynik. Przysłuży się to dramaturgii spotkania.
Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Przypomnę, że prowadzi poznański Lech. Daniel Łukasik. Jarosław Kubicki. Flavio Paixão. Sobiech. Jarosław Kubicki. Flavio! 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 Genialne podanie. Wybijają teraz do przodu. I będzie rzut rożny dla Lecha. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Daleko wybijają. Jarosław Kubicki. João Nunes. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Gramy, gramy, taka jest decyzja arbitra. Precyzyjnie zagrana piłka, obrona przelobowana i zaskoczona. Ma wybór w tej akcji. No, Flavio Paixão! Koniec tej akcji, piłka poza linią końcową, aut bramkowy. Sędzia świetnie zinterpretował ten fragment gry. Tak, puścił grę, ale pamiętał o kartce. Przejęli piłkę, popatrzmy. Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. Dośrodkowywał, ale nie trafiła piłka. Dobra okazja. Lechia Gdańsk wykonywać będzie rzut rożny. Dośrodkowanie z rzut rożnego. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Haraslin. Mamy dośrodkowanie, ma tam kto strzelić. Szkoda, próbował dośrodkowaniem znaleźć swojego partnera, ale zabrakło kilku centymetrów. Powinien dośrodkować. Kubicki! No, było blisko, ale piłka odbita od poprzeczki wychodzi za boisko. Bramkarz miał to chyba pod kontrolą. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Jarosław Kubicki. No, już blisko pole karne. Makuszewski. Ale szpech. Piłka ląduje wprost u przeciwnika. Szansa na dośrodkowanie. Ale szansa na wyrównanie. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Po pierwszych 45 minutach mamy wynik 1-0. Jak oceniasz dotychczasowy przebieg tego spotkania? Oba zespoły wiedzą, że w takim turnieju liczy się tylko wygrana. Jest pierwszy gwizdek sędziego. Ruszyli po przerwie. Za nami pierwsze 45 minut fazy grupowej UEFA Champions League. Choć to dopiero początek, już widać, że obydwie drużyny podchodzą do sprawy bardzo poważnie. Miejsca w grupie będą się jeszcze zmieniać jak w kalejdoskopie, ale wygrana w pierwszym meczu zawsze dodaje pewności siebie. Fatalne podanie, no i strata.
Sędzia pokazuje, że będzie rzut wolny dla Lecha. Sobiech. Próbują rozegrać po skrzydle. Centra w pole karne, przepychanki. No, nie udało mu się to dośrodkowanie. Zabieg! No można powiedzieć, że strzelał Panu Bogu w okno. Łukasz Trałka. Jeftić. Woli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. No i bramkarz wyjaśnia sytuację. Sobiech. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Ładne, prostopadłe podanie. Jest rzut rożny, stały fragment. Jak to wykorzystają? Prowadzą w drugiej połowie. Trener decyduje się na zmianę. No, myślę, że będą chcieli bronić tego korzystnego rezultatu. Z rzut rożnego w pole karne. Aj, niestety, zapowiadało się groźnie, a będzie aut. Zaraz może być remis. Pewnie wyłapał piłkę. Wspaniale przechwycił. Blisko pole karne, może strzelać. Ma czas i miejsce. Piłka w pole karne, są tam koledzy. No, nie ma bramki. Zupełnie nieudany strzał. Po co on w ogóle uderzał z takiego kąta? Było prawie pewne, że to nie wpadnie. No i... Strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźnie. Ależ huknął. Gdyby piłka wpadła do bramki z tej odległości, to byłby gol sezonu. Tak, powtórce widzimy, że siły nie zabrakło. Gorzej było z precyzją. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. No, musi uważać. Nie dawali rywalom ani chwili. Rozpoczną od rzutu wolnego. Słuszna decyzja trenera. Jego zespół przegrywa. Zdecydował się na zmianę. Miejmy nadzieję, że będzie z niej pożytek. No, można powiedzieć, że bez wysiłku obronił ten strzał głową. Takie uderzenia to dla niego bułka z masłem. Żeby go pokonać, trzeba się bardziej przyłożyć. Z autu rozpocznie Lech Poznań. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Ponownie celnie podaje. Do końca będą ważyły się losy w tym spotkaniu. Wciąż remis. Mija 82. minuta spotkania. 8 do końca. Dobre podanie, minęło linię obrony. Źle, że spróbował w tak ważnej sytuacji. Ewidentnie nie wytrzymał ciśnienia. Tak, choć zwykle przy takich okazjach strzela bramki, to teraz musiały zjeść go nerwy.
João Nunes. Patryk Lipski. Haraslin. Zdecydował się na strzał. Uderzył, ale prosto w rywala. No, teraz rywal do niego dopada. Powinien dogrywać. Rozbity ten atak. Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. Strzał głową go nie, ależ obrona fantastyczna. Daniel Łukasik. Koniec, zwycięstwo. Jakże ważne 3 punkty w fazie grupowej UEFA Champions League. Brawo. Jest pierwszy gwizdek sędziego i możemy...